Witaj, Vi. Jefferson? Znów potrzebuję twojej pomocy. Sprawa prywatna. Tak? O co chodzi? To nie jest rozmowa na telefon. Padnij do nas, to wszystko ci wyjaśnię. W porządku, możesz na mnie liczyć. Świetnie. To do zobaczenia u nas. Pamiętasz miejsce? Jasne. Do zobaczenia. Dzięki. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson, wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Już za moment wszystkiego się dowiesz. Mike, to jest główny punkt mojego programu. Nie wycofam się tylko dlatego, że Night Corp... Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właść do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson? Usiądź, proszę. Wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazła i odkryła jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego burmistrza. Ufam więc, że mogę ci powierzyć również tę sprawę. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI. To znaczy naszej ochronie. SSI to mała firma. Dlaczego nie wybraliście usług Arasaki albo Militechu? Tak nam zalecono. Dzięki temu nie jesteśmy zależni od wielkich korporacji. Możemy? Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie, nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno, niewiele pamiętam.
Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI? Co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Nie sądzę. Musieliby być albo bardzo głupi, albo aż tak pewni siebie. Przychodzi ci do głowy ktoś jeszcze? Może ci sami ludzie, którzy zamordowali poprzedniego burmistrza. Albo Weldon Holt. To konkurent Jeffa w wyborach, w dodatku przegrywa w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. No to chodź. Oprowadzę cię. Może lepiej się z tym nie ociągać. Okej, chodźmy. Zaczniemy od miejsca, gdzie Jeff zobaczył intruza. Muszę przyznać, że czasem mam już dość tego wszystkiego. Polityki? Na razie skutecznie odrzucamy propozycje współpracy ze strony Night Corpu, biotechniki, Arasaki. Z naciskiem na razie. Jeśli Jeff zostanie burmistrzem bez długu wdzięczności, to już będzie sukces. To biuro Jeffa. Jego mostek dowodzenia, magazyn i rupieciarnia w jednym. To tutaj Jeff znalazł włamywacza. I tu do niego strzelał. Tak, zaraz po wyjściu z sypialni. Przynajmniej tyle zapamiętał. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze? Nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie tak. Zepsuty? Już działał jeszcze kilka dni temu, ale rzadko z niego korzystamy.
to było? Nie mam pojęcia. Coś jak chwilowa jazda na kwasie. Nawet fajnie, ale dziwne. Czy ten ekran często tak ma? Albo któryś z pozostałych? Nie rozumiem. No, tak jak przed chwilą. Nie widziałaś? Nie. Co takiego? Okej, nieważne. Możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu nie postanie już noga żadnego... Moja głowa. Coś nie tak? Nie, przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Zużyte środki medyczne. Intrus łatał się tu po oberwaniu kulki od Jeffa. Gadasz do siebie? Coraz częściej. Od czasu, jak ciągle łazi za mną jeden taki typ. Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable.
Tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? To może gdzieś tu zobaczymy odbiornik. Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłaś. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Być może, ale używają rzadko spotykanej technologii. Zamierzasz to sprawdzić? Tak, zaraz złożę im osobistą wizytę. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać.
Może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Toczy się wojna o wpływy. To nie obywatele wybierają władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienia. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują, manipulują wyborami. Wciągają nas w Northside. Nie podoba mi się to, John. Oznaczeń producentów, modyfikacje nie wypływają przez mój soft. Ciężar robot na sobie nie produkują. Co oni tam trzymają? Podsłuch. Może ten wóz należy do służb. Albo media szukają haków na peralezów. Dość tego! Go!
Thank you.
Przebiłam się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób, podatność na neuroplastykę, to jakaś baza danych. A to skany mózgów Peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest? Nowe połączenie neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie. No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza Peralezami. Ściągnij te dane. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. Vi, masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa, niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę.